Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Święta Teresa Benedykta od Krzyża, patronka Europy i patronka dnia dzisiejszego, okazała się panną roztropną, która zaopatrzyła się w oliwę wiary i weszła z zapaloną lampą na ucztę baranka. Przypowieść, którą dziś słyszymy w Dobrej Nowinie, jest alegorią życia chrześcijańskiego, życia każdego z nas. Lampa symbolizuje gotowość na przyjście Chrystusa, na Jego paruzję. Płomień ognia to żywa relacja z Panem, wyrażona poprzez żarliwą miłość pełną dobrych uczynków. Miłość, której nie da się wypożyczyć od kogoś drugiego, jeśli się zawczasu na nią nie zapracowało. Miłość chrześcijańska do Boga i bliźniego karmi się oliwą wiary, która jest swoistym paliwem dla miłości. Im silniejsza wiara, tym mocniejsza miłość. Jeśli wiary zabraknie, płomień miłości zaczyna gasnąć. Pan młody się opóźnia, ponieważ wystawia na próbę gotowość panien. Jezus przecież wezwał nas do tego, abyśmy czuwali i nigdy się nie poddawali zwątpieniu. On na pewno przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewamy, ale czy zastanie nas czuwających i oczekujących Jego powrotu z tęsknotą? Czy zastanie nas gotowych na Jego przyjście, bogatych wiarę i miłość? Prośmy świętą Teresę Benedyktę, aby nas uczyła, jak być zawsze gotowymi, jak nie zaprzepaścić swojej jedynej szansy na wejście na gody weselne Chrystusa.